Ryszard Bizon, dzień dobry Pani. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Serdecznie Państwa witam. Moim Państwa gościem tygodnia jest Pani Zofia Kolat, radna miasta Kamienna Góra. Po raz pierwszy wygrała Pani plebiscyt za najlepszego radnego. Myślę o tygodniku RTI, który to przygotował. Jak Pani sądzi, z czego to wynika? Pani dziennikarz, nie pierwszy raz, bo wygrałam już po raz trzeci. To właśnie Kamiennogórski Tygodnik organizował ten konkurs. I tak się składa, że w dwóch poprzednich kadencjach również wygrałam ten konkurs. Jest mi oczywiście z tego powodu bardzo miło, że w dalszym ciągu mam poparcie swoich wyborców i nie tylko, bo jestem świadoma tego, że głosowali na mnie nie tylko moi wyborcy, ale również i ci mieszkańcy, którym wielokrotnie pomogłam w różnych nurtujących ich sprawach. Jakie sprawy radnej są Pani szczególnie bliskie? Jakie? No oczywiście z racji tej, że jestem w dalszym ciągu nauczycielką, co prawda już na emeryturze, sprawy szkolnictwa, sprawy przedszkoli są mi najbardziej bliskie. Również no, interesuje mnie bardzo współpraca z ludźmi na niwie pomocy społecznej. Staram się ludziom pomagać, tym, którzy tej pomocy oczekują, a tych mieszkańców Kamiennej Góry jest oczywiście bardzo wielu. Przychodzą więc do mnie, proszą, by pomóc im wypełniać wnioski o dodatki mieszkaniowe, czy nawet pisać podania o rozłożenie środków, które mają zaległe w spółce na raty, bowiem mają do mnie zaufanie. Jeżeli nie potrafię od razu udzielić informacji, oczywiście umawiam się z tymi mieszkańcami, z tymi zainteresowanymi osobami na inny dzień, szukam konkretnych wiadomości, w jaki sposób można im pomóc, a nawet jeżeli trzeba, to korzystam z porad naszej, tutaj już powiem, prawnik, która obsługuje biuro poselskie, poseł Marzeny Machałek, tak, by ludziom pomóc konkretnie. A ludzie zwracają się w różnych sprawach. A to podpisali umowy z telekomunikacją, prawda, dla siebie niekorzystne, więc próbuję tym ludziom pomóc. Nawet w tej chwili, kiedy trzeba wypełniać ankiety, kwestionariusze, prawda, te oświadczenia odnośnie zbiórki selektywnej bądź też nieselektywnej zbiórki śmieci, to też przychodzą ludzie do mnie i też im pomagam. Nie wszyscy potrafią właśnie to zrobić. Jako radna uważam, że właśnie po to jestem, by ludziom służyć pomocą. Zawsze mam dla nich czas. Nie uciekam przed nimi, gdy pytają na ulicy. Oczywiście staję, rozmawiam, bo staram się być zawsze jak najbliżej ludzi. No przecież to nie kto inny, tylko mieszkańcy mnie wybrali, więc moim obowiązkiem jest im służyć. Tak, jak potrafię, tak, aby byli po prostu z tego zadowoleni. Na pewno ma Pani sukcesy i porażki jako radna? Tak, oczywiście. Sukcesów jest wiele przez te lata. No przecież szkoły, odkąd jestem w Radzie, to szkoły wypiękniały. Bardzo wyglądają elegancko. Dzieci mają o wiele lepsze warunki pracy, nauczyciele również. Boiska powstały, boiska. Ot na przykład to piękne boisko przy szkole podstawowej numer 1 czy Orliki. To też jest nasz udział. No, moim sukcesem to jest między innymi to, że została wykonana i to bardzo porządnie inwestycja przy ulicy Ogrodowej, park przy Alei Wojska Polskiego, albo jak kto woli, park przy, także przy ulicy Ogrodowej. Ta część miasta wygląda teraz po prostu bardzo ciekawie, atrakcyjnie i myślę, że mieszkańcy docenią, prawda, że ten park, który powstał, że będzie zadbany, że nie będą niszczyć. Ja wiem, że zdarza się, że są pewne rzeczy niszczone. Mam na myśli kwiaty, ale nasze społeczeństwo to społeczeństwo inteligentne, rozumne
i potrafi docenić to, co jest. No, porażka, no każdy je ma. Wielokrotnie pan burmistrz obiecywał, że dokona restrukturyzacji w spółce mieszkaniowej. Stało się inaczej. Nie ma takiej restrukturyzacji. Ja nie mówię o zwolnieniach, tylko po prostu, by ta instytucja, która ma służyć, działała po prostu inaczej, by nie były tak duże koszty zarządzania, jakie są, bo przecież w innych miastach mieszkańcy, właściciele lokali mieszkalnych płacą mniej niż w Kamiennej Górze. I po prostu chciałabym, by ci zarządcy, którzy zarządzają naszym mieniem, po prostu mieli więcej inicjatywy. Jakoś tak od nich nie wypływa. To mieszkańcy muszą sami, lokatorzy sami występować z propozycjami. Natomiast w błahych nawet sprawach, takich jak wymiana okien, nikt nie podpowiada, że można, skoro robicie państwo jedną część, to należałoby zrobić też i drugą część. I to jest błahe niby, ale świadczy o tym, że zarządca po prostu sobie, a nie dla mieszkańców. To jest ten problem. Martwi mnie również to i to uważam, że to jest porażka, że nie udało nam się wymusić na panu burmistrzu, by w czasie wakacji funkcjonowały boiska szkolne. Przecież te boiska są tak piękne, a stoją one zamknięte. Plac zabaw przy szkole numer 1, również bardzo nagminnie uczęszczany przez matki z dziećmi, bo po prostu to miejsce, gdzie rodzice czują się bezpieczni, dzieci też. Wszystkie te urządzenia są atestowane, wobec tego nie grozi żaden jakiś tam nieszczęśliwy wypadek, ale no właśnie, ale te boiska, te place zabaw są nieczynne w czasie wakacji. To są dwa miesiące, pani radna, oczywiście, tak, to są 2 miesiące. To nie są nie wiadomo jakie duże pieniądze. To są pieniądze, które w granicach 5 tysięcy na opłacenie ochroniarzy, więc, ale w budżetach szkół, które są tak niskie, są niedoszacowane, po prostu tych pieniędzy dyrektor, żeby nie wiem jak szukał, jak był dobry, tych środków nie znajdzie. Przecież państwo wiedzą, bo niejednokrotnie na sesji mówiłam, że jednostki nasze budżetowe, że oświata wchodzi rok rocznie z zobowiązaniami wymagalnymi. Budżety, które dostają szkoły, dostają placówki nie tylko szkoła, ale i przedszkola, są niedoszacowane. A w dodatku, gdy muszą w następnym roku kalendarzowym spłacić zobowiązania za rok ubiegły, za rok poprzedni, to wiadomo, że tych rzeczy, tych środków już po prostu brakuje na wszystko. Brakuje na podstawowe rzeczy, brakuje na dokupienie pomocy naukowych, bo po prostu budżety są niedoszacowane. Przez 4 kadencje jako radna nie z jednym burmistrzem pani współpracowała. Z którym najlepiej? To znaczy każdy burmistrz ma swoje plusy i minusy, ale ja najmilej wspominam jednak pierwszą kadencję, wówczas gdy burmistrzem był pan Rycharski. Dlaczego? Dlatego, że wtedy po prostu, ja wiem, państwo powiecie, że wtedy była zupełnie inna sytuacja, ponieważ prawo właśnie było inne, ordynacja wyborcza była inna. Ale burmistrz Rycharski z nami wszystkimi konsultował. Były spotkania, na których przedstawiano nam różnego rodzaju projekty, ale i my jako radni mieliśmy prawo i to czyniliśmy. Wysuwaliśmy swoje projekty, dyskutowaliśmy, a teraz no tak nie ma po prostu. I tu nad tym ubolewam, że z nami się nie rozmawia. Po prostu burmistrz podejmuje decyzję, no może ma tam grupę, z którą rozmawia. Prawda, rozmawia. Niemniej jednak, no to jest takie mnie bulwersujące, że my jako radni nie możemy uczestniczyć tak do końca, jakbyśmy chcieli, bo my jako radni mamy, a też mamy własne projekty,
ale z tym się nie można przebić, bo decyzja oczywiście jest podejmowana przez burmistrza. Nie ma możliwości. Ja uważam, że takie spotkania powinny być. Niech to będzie burza mózgów, nawet niech będą jakieś tam niuanse między nami, ale po prostu my wszyscy powinniśmy wiedzieć, no, a my dopiero po fakcie się dowiadujemy. Tak było w przypadku Arado. Cieszę się, że powstało Arado, że odwiedzają go już tysiące, prawda, turystów, bo ponad 18 tysięcy to na pewno bardzo dużo. I powinniśmy być dumni z tego, ale z drugiej strony no po prostu ta sytuacja, jaka miała miejsce, zawarcie tej umowy z tą firmą, że miasto nie czerpie z tego korzyści, to po prostu smuci. Uważam, że należało z nami porozmawiać, być może rozwiązanie znaleźlibyśmy wspólne, inne, tak by miasto, które partycypuje, które do dzisiaj spłaca jeszcze kredyty, no by miasto też coś z tego miało. Takie jest moje zdanie i myślę, że nie tylko moje, ale i też i większości radnych. Na pewno ma Pani jakieś życzenia, aby się spełniły? Są takie? Oczywiście, że są. No, marzę o tym, by zostały zrobione alejki na cmentarzu, tak aby nie powtórzyła się sytuacja, jaka miała miejsce 1 listopada ubiegłego roku. No, wiemy, że aura spłata nam różnego rodzaju figle i nie wiemy, jak będzie wyglądał następny, jaka będzie pogoda następnego 1 listopada, ale no po prostu sukcesywnie należałoby modernizować cmentarz, przywracać no po prostu tam ład, estetykę, bo brnęliśmy wszyscy i goście, prawda, i my przyjezdni, mieszkańcy, tak. Brnęliśmy w błocie prawie po kolana. No, kaplica cmentarna to chluba, prawda? To chluba nas wszystkich, bo wygląda pięknie, okazale, wspólnie oczywiście z Urzędem Miasta. Została ona zrobiona ze środków, prawda, Urzędu Miasta, które to zaakceptowała Rada. No i oczywiście dzięki parafii pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła. Ona wygląda tam pięknie, ale żeby właśnie ta nasza nekropolia nabrała jeszcze takiego piękniejszego wyglądu, bardziej zadbanego, to należałoby przede wszystkim zrobić te alejki. Myślę, że skoro została wprowadzona ta zmiana w budżecie, to nie tylko po to, żeby pan burmistrz zyskał jeszcze jedną szabelkę, czyli jeszcze jeden głos, ale że to zostanie zrobione. Tak myślę i po prostu też trzeba wierzyć w to, że po prostu panu burmistrzowi też na tym zależy. Pani radna, życzę Pani dużo sukcesów jeszcze i dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, dziękuję również Państwu. Miło mi było właśnie gościć w Państwa domu. Dziękuję jeszcze raz serdecznie.